Od przestrzeni publicznej bardzo dużo zależy. Myślę, że ona ma na nas duży wpływ, jak się czujemy. Dlatego staramy się, żeby tę przestrzeń ekspozycyjną, którą mamy na rynku w Olsztynie, wypełniać. Mieliśmy 5-6 kompozycji do tej pory. Większość z nich była autorstwa Michała Batkiewicza, krakowskiego rzeźbiarza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych. Był to Chichot Życia, była to Ironia Siedmiu Dni. Od soboty prezentujemy kompozycję pod tytułem Nadzieja. Są to dwie postaci. Polecam, żeby obejrzeć, zastanowić się, co artysta chciał powiedzieć. Natomiast faktycznie w tej przestrzeni publicznej one prezentują się bardzo atrakcyjnie. Są wysrebrzone, chromowane. Podziwialiśmy je już w słońcu i w deszczu i wieczorem przy oświetleniu. Także to jest to, co chcemy tutaj prezentować. Powiem szczerze, że nie jest łatwo sprowadzić z Polski taką kompozycję, tym bardziej, że sprowadzamy tę kompozycję bezpłatnie, czyli jakby artyści nie pobierają od nas żadnych środków za to, że wypożyczają nam swoje dzieła. Nie jest to łatwe, dlatego jesteśmy tym bardziej dumni, że udało nam się na świeżo, bo jest to nowa rzeźba Michała Batkiewicza, że udało nam się jako pierwszym, właściwie jako samorząd, jako gmina, która ma taką możliwość ekspozycyjną, wypożyczyć taki zestaw i prezentujemy go tutaj na rynku w Olsztynie.